Witam serdecznie na spotkaniu w ramach premier studenckich FTR. Na początku przedstawienia, kiedy reżyser mówi, że będziemy bawić, fantazjować się, tak? W bardzo krótkim czasie pojawia się pytanie, znaczy, kiedy już będzie wiadomo, że słowa o Marianne i o Davidzie, tak? Że to będzie ta historia, to ty wtedy mówisz, a czy ty wiesz, że to będzie bolało? Czy to aktora boli? Grać w takim spektaklu o takich emocjach, o taki temat. Czy to boli? Czy to boli? Boli, ale... Dzisiaj boli. Boli, no to jest jakaś strasznie taka przejmująca historia, a ona jest chyba dla nas wszystkich dodatkowo bolesna, że ona jest tak naprawdę, że to się może przydarzyć każdemu. To znaczy ona się zaczyna bardzo niewinnie, właśnie przez to, że to jest tak zwyczajne. To jest jakieś potwornie bolesne, bo każdy z nas mógł się w trakcie pracy właściwie utożsamić z tym i sobie wyobrazić, że jakby to było, jak to jest. To, że ona zadaje to pytanie reżyserowi, też również w takim sensie, czy on ma świadomość, że jego to będzie bolało. Co było dla pani najtrudniejsze do zagrania? Co jest w ogóle najtrudniejsze do zagrania? Co jest najtrudniejsze? No to trudniej rzeczywiście to jak nie idzie i takie poczucie takiego jakiegoś mozolu, zażenowania, czy tego jak to wrócić na te właściwe tory. Ten spektakl jest dla mnie bardzo trudny. Bardzo trudne jest to, żeby utrzymywać tempo, żeby rzeczywiście nie siadało, to takie przeskoki. Państwo widzieliście, że właśnie jesteście w jakiejś scenie i nagle bardzo szybko wchodzimy w zupełnie inny nastrój, wchodzimy w tutaj to, że ja jestem takim trochę narratorem, trochę postacią. To jest dla mnie bardzo, bardzo trudny spektakl, ale jednocześnie to jest bardzo fascynujące i dla aktora, który nie wiem, ma potrzebę pracować z własnym warsztatem, rozwijać się, to jest w ogóle no, dobrodziejstwo takie spektakle, bo wtedy rzeczywiście możemy tego doświadczać, możemy się z tym mierzyć. Dla mnie to jest ogromne wyzwanie, ale też ogromna radość. Pytanie numer dwa. Czy jest pani w stanie coś wyprowadzić z równowagi? Znaczy pewnie no, nigdy nie miałam też jakiegoś takiego ekscesu tragicznego w trakcie swojego występu, żeby miała jakoś to bardzo, że są takie spektakle, które są bardzo ciężkie, trudne, że część widzów wychodzi. A jeśli chodzi o takie zdarzenia, które coś tam się, nie wiem, wymyka spod kontroli, coś się wydarza trudnego, czasem mamy jakiś tam mały wypadek, to jest ciężkie, ale no, moim zdaniem profesjonalizm na tym polega, że właśnie nie wypadamy ze swoich torów. Jak pan po prostu buduje te swoje role? No właśnie ja, że to jest tak autentyczna, po prostu słów brakuje. To była bardzo, bardzo silna zespołowa praca i bardzo, bardzo czuliśmy się tutaj razem i ja tu nie miałam przez chwilę poczucia jakiejś takiej samotności, więc to było też ogromnie ważne, bardzo dużo rozmawialiśmy, wspieraliśmy się nawzajem, było tu bardzo dużo wspólnych pomysłów, bo no rzeczywiście taki prawdziwy zespół. A jak zwykle pracuję? No dla mnie, jeśli już coś wchodzę, to na pewno jest taki moment, w którym staram się dążyć do tego, żeby rzeczywiście być z tą postacią, żeby jej nie oceniać z boku. Ja należę do tych aktorów, którzy technika jak najbardziej, ale kiedy już gramy, to nie myślimy o technice i uważam, że musimy być z tymi postaciami. W związku z tym dla mnie to jest bardzo ważne, żeby to przefiltrować przez siebie, bo takie mam też poczucie, że jeśli ja tego nie czuję, to też jestem sztuczna. Staram się bardzo jakoś tak wspólnie, ale wiadomo, że no, generalna wizja to jest wizja reżysera, to jest oczywiste. Ale teraz chcę to powtarzać, której albo nie identyfikujecie się, albo nie do końca się zgadzacie. Jak jest wtedy? Myślę, że to jest trochę porównywalne do tego, jak mają adwokaci na przykład, że czasem dostajesz coś z urzędu. Musisz tą osobę obronić, niezależnie od tego, czy prywatnie uważasz, że jest na przykład osobą fajną. Ja bym powiedziała, że nawet czasem to bywa ciekawsze. Wręcz często się marzy o takich postaciach, dalekich od nas. Bo to jest po pierwsze nie obnażamy wtedy całkowicie siebie. I teraz to tak trochę jest, że jak my dotykamy postaci, z którą wydaje nam się, że jej absolutnie nie rozumiemy, że jest kompletnie coś nam obcego, to jest bardzo interesujące, jak zaczynamy z nią obcować. Szansa, że mógł się z tą postacią nie zgadzać, ale mógł no być zarazem ciekaw tego, w jaki sposób ona doszła do takiego światopoglądu na przykład.
Tak, w jaki sposób się zaplątała w taką sytuację. Znaczy po kolei można to jakby przebadać i to wtedy rzeczywiście ciekawe, pozostają w pewnej odległości od tego, ale być z tą postacią, przejść tą drogę jej jakby anegdoty. Jestem w stanie zrozumieć bohatera, który nie wiem, który może nie wiem, być, powodować mi taki ból, prawda? Nie wiem, czy cierpienie, że może nie wiem, pchnąć się tak daleko, żeby próbować uśmiercić i siebie, i córkę, że może aż tak boleć, że decyduje się na taki krok. Jesteście Państwo jako aktorzy w stanie tak przejść przez to, do takiego stopnia? Znaczy, myślę, że może tak boleć. Myślę, że może tak człowieka boleć i to wcale nie musi być jakiś stan kliniczny, ponieważ to tak naprawdę jest poddany, musi być poddany szybko jakiemuś leczeniu, oczywiście. Ale może tak boleć, że może nie chcieć żyć i może też zabrać ze sobą kogoś, kogo bardzo kocha. Ja go jakoś rozumiem. Znaczy ja już nie miałem jakiegoś takiego problemu z nieumiejętnością przyjęcia takiej postawy, który człowiek, który jest zraniony, może też ranić innych i też zadaje jakiś straszny ból. To chyba jest dużą wartością tego tekstu jest to, że autor stara się nie oceniać tych postaci. I to, że nie ocenia, daje szansę na to, żeby im się lepiej przyjrzeć. Ponieważ nie narzuca widzowi stosunku do tych postaci. Bo, znaczy ja sięgnąłem do tego tekstu dlatego, że w pewnym momencie mnie to dotknęło. W pewnym momencie mnie to dotknęło. Dotyka to i dotykało bardzo wielu moich przyjaciół. I bardzo, bardzo często zastanawiałem się, tak samo jak zastanawialiśmy się w czasie prób, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, dlaczego nie mamy w sobie na tyle woli ani siły, aby sprostać oczekiwaniom samych siebie, bycia tym, czym chcielibyśmy być. To znaczy, dlaczego mimo deklaracji, mimo jakiejś świadomości kłamiemy. Dlaczego sprawiamy, że ludzie cierpią przez nas? Jak to się dzieje? Tym słowem chodzi o to, żeby zastanowić się nad mechanizmami życia i poprzez tę historię sprawić, aby ludzie, którzy na to patrzą, może też jakoś odnieśli to do siebie. Taka była intencja.